Wśród wiadomości złych i jeszcze gorszych pojawiają się jednak te lepsze. Wprawdzie adresowane tylko do niewielkiej, to jeszcze stale kurczącej się grupy ludzi, ale jednak krzepiące. Jest również druga wiadomość, która może cieszyć. W lasach zwalnia się miejsce na partyzantkę. Koniec starej partyzantki. Wesoła wieść do uszu płynie, co pozytywnym znakiem czasu, ostatni ubek w naszej gminie może nareszcie wyleść z lasu. Zrzucić swój szynel i panterkę, zabłysnąć twarzą ogoloną, odstawić kocher i saperkę, wrócić na społeczeństwa łono. Może być pewien, że zwyciężył, choć sam nie bywał na wyborach. Porosły chwastem groby księży, grzechy zapomniał elektorat. Wnuki go chętnie ucałują, choć zalatuje wciąż onucą. Może wyjść, już go nie zlustrują. Emeryturę też przywrócą.